Jak ktoś żyje przez 40 lat prawie wspólnie na plebanii, to dużo wie. Ja K.S. Jankowskiego nie pilnowałam, ale wiem, co się działo. Była tam też pani Truda, łóżko mu ścieliła, prasowała. Mój mąż prasował, nieraz ja prasowałam. Przyszywałam nieraz guzik w sutannie, jak była potrzeba. Niech sobie ktoś wymyśla, co się tam działo podczas nocy, bo ja nie wiem, ja już szłam do domu. Ja nie byłam cieniem księdza. Tylko mówię, co widziałam. Teraz ludzie sobie dopowiadają, co było, co mogło być, co nie było. Dla mnie to bzdury. Teraz można dużo mówić, bo prałat nie żyje, stanowczo zakończyła wywiad Mężyk.